Cześć moi drodzy, dzisiaj znowu coś dziwnego, mianowicie taki gigant ledwo się tutaj mieści, oczywiście uszkodzony. Będziemy go naprawiali, a przynajmniej sobie zobaczymy, co jest w nim uszkodzone. Może uda się go naprawić, bo jeszcze nie wiem, chwilę temu odebrałem paczkę z paczkomatu, udało się kupić taki sprzęt. Wiem jedynie, że nie działa, nie ma zasilacza, jest duży, ciężki, mocny. I trudno to naprawdę odpakować. Asus. Może nie jest to jakiś potwór, ale naprawdę jest spoko. Antenki. Dosłownie router. Wielgachny, duży, fajny, drogi. Niedziałający oczywiście. Ma jakieś bajery. USB-ki, USB 3, USB 2.0. A my sobie zobaczymy, co mu dolega. Do urządzenia nie mam zasilacza, ale mam uniwersalny zasilacz. To jest Asus, więc jest w takim standardzie Asusowym, jak widzicie, z grubym, grubym bolcem. Zasilanie też typowo Asusowo-laptopowe, 19 V. Ja tu mam taką końcóweczkę na gruby bolec. Zobaczymy, czy będzie to pasowało. Pasuje. Włącznik też jest. Odpalamy prąd, napięcie, tylko przestawię sobie na odpowiedni zakres 19 V. No i klikamy sobie na włącznik, zobaczymy, co się dzieje. Duży pobór prądu, jak na takie urządzenie, to sporo. Ten pobór prądu powinien być mniejszy. Teraz pobór prądu spadł. Nic się nie dzieje, nic nie świeci, nic nie mruga. Zupełnie martwy. Może jakiś reset? Wdusimy coś, jest jakaś reakcja? Nic, zero reakcji. To rozkręcamy. Nie ma co marnować czasu. Trzeba to jakoś rozkręcić. Nie wiem co prawda jak. Trzeba popatrzeć. Tu są jakieś zatyczki. O, jedna, druga. Prawdopodobnie tutaj też coś będzie pod nóżkami. Jest śrubka. Dość sporych rozmiarów. Ciekawe, czy jestem pierwszą osobą, która tutaj zagląda. Nie, urządzenie było otwierane. Widzicie, tam jest plomba, raczej ślad po plombie. Ciekawe, czy ten zakup w ogóle będzie sensowny. Bo nikt nie wspominał o tym, że była tutaj próba naprawy. Że ktoś coś tutaj kombinował. No, ale tak to bywa z zakupami na OLX-ie. Często ludzie piszą niestworzone historie, nie mające związku w ogóle z jakąkolwiek prawdą. Jest otworzone. I co? No sprzęt jest trochę zakurzony. Tak naprawdę w tej chwili na pierwszy rzut oka nic szczególnego tutaj nie widzę. Ładne, czerwone radiatory. I to wszystko. Trzeba byłoby wykręcić płytę główną z tego sprzętu. Z dobrych rzeczy mamy wlutowany port konsoli. UART RX TX Masa. To ułatwi i usprawni cały proces diagnozy, ewentualnej naprawy. Co? Z tej strony nic ciekawego nie widać. A z tej strony coś ciekawego widać? Jakieś wypalenia, spalenia i takie różne historyjki. Jakoś dziwnie odbarwiony jest switch ethernetowy. Taki widzicie, jakby placek się zrobił. Tu jest pod spodem chyba termopad. Takie mam wrażenie, dlatego jest to też jakieś takie odbarwione.
A tak poza tym, mimo że ktoś chyba to rozkręcał, to nic szczególnego tutaj nie widzę. Ściągnę wszystkie radiatory, które tutaj są. Też prawdopodobnie będzie tutaj dużo termopadów. Właśnie jeden gigantyczny termopad, z którego dosłownie wyciska się olej. Jeszcze tutaj jest mnóstwo oleju, czy czego tam na termopadzie się znajduje. O, urządzenie upadło. Jedna z tulejek jest uszkodzona, widzicie? Kręci się tam. Tak jak mówiłem, zerwana tulejka. O, i tu jeszcze wkręty są. Te niektóre wkręty, które się uświniłem. Ale jak już mamy dostęp do wszystkiego, to można spróbować co nieco zmierzyć. Najpierw sobie sprawdzę na zwykłym teście ciągłości obwodu, czy nie ma jakichś tu zwarć do masy bezpośrednio. Też jest pomiar rezystancji. Na razie nie ma nic szczególnego. Z tej strony jest w miarę ok. Tu jest jakaś niska rezystancja, ale kto wie, tu może być zasilany procesor i pamięć RAM. Więc 300 kilkadziesiąt ohm, 400 i rośnie. To nie jest nic szczególnego. Tu jeszcze było kilka przetwornic. Podobna historia. Tu wysoka jakaś rezystancja. A tu mam jakieś zwarcie. Nie mam pojęcia, co to jest za zasilania. Tu jest tranzystor Q12 i w tej chwili nie mam bladego pojęcia, co to zasila, ale że jest pod procesorem, jest prawdopodobne, że będzie to miało jednak związek z procesorem coś, a to nie jest zbyt optymistyczne. Chciałbym teraz zdjąć blachę radiatora, w sumie ekranowania. To są straszne, wredne rozwiązania. Każda blacha, nie wiem, czy to będzie widać, tu ma takie zaczepy. I rozpięcie tego, no jest po prostu upierdliwe. Mam podłączony sprzęt do zasilania. Odpalimy sobie na zasilaczu podgląd. Jak widzicie, większy kwadracik to jest prawdopodobnie procesor. Co? O, zrobię tak, zasilaczem sobie uruchomię, będzie mi łatwiej. Włącznik włączony, a na zasilaczu patrzymy, co się dzieje. No, procesor walnięty. Prawdopodobnie się przegrzał i wyzionął ducha. Więc nie ma wielkiej filozofii w tym wszystkim. Procesor nie powinien się grzać na samym początku. Krótka historia, krótka diagnoza. Na szczęście procesor mam, ale tego gagadatka trzeba byłoby rozlutować i potwierdzić, że to na pewno jest procesor. Więc odkręcę pozostałą część radiatora i zaraz go wrzucę na podgrzewacz. Coś tu jeszcze jest? Nie, to chyba jest wszystko. Też spore termopady. Naprawdę spore to wszystko jest. Ogólnie te mocne routery, ich układy Wi-Fi. No, jest to duże. Poprzeklejam te termopady sobie tutaj, żeby mi nie przeszkadzały na tej płycie. Tutaj też pewnie są rzeczy związane, w sensie pod tymi pozostałymi radiatorami, są rzeczy związane z układami Wi-Fi. Ja jeszcze sobie rzucę okiem pod mikroskopem, czy czegoś dziwnego tutaj nie ma, ale znając życie, jak te procesory
funkcjonują, jak to jest zbudowane. Jestem praktycznie na 100% pewien, że to będzie uszkodzenie, zwarcie procesora. Ale nic, lecimy jeszcze pod mikroskop. No i tak jak myślałem, nic szczególnego tutaj nie widać. Żadnych zwarć gołym okiem dostrzegalnych. Kondensatory raczej troszkę poprzegrzewane, ale nic wypalonego. Nic zwartego. Ten układ był trochę podejrzany, ale to też nie jest nic z nim związanego. To jest pamięć flash. Jeszcze raz, Q12 to jest tranzystor, który właśnie jest wykorzystywany do prawdopodobnie zasilania jednego z napięć procesora. Tutaj można wylutować jeszcze tą cewkę i jednoznacznie się przekonamy, czy to jest procesor, czy nie. Chodzi o to, że można zmierzyć rezystancję i określając stronę zasilania. Jedna strona to jest wyjście tranzystora. Już wam zaraz to pokażę. Mniej więcej tutaj napięcie jest tworzone z tranzystora, a tu jest zasilanie danego elementu z tej cewki. Jak tu będzie zwarcie po tej stronie, to mamy procesor. Jak będzie po tej stronie, to mamy coś w zasilaniu. Więc można takie coś zdiagnozować bez wylutowania procesora. Ewentualnie można tu też podać, podłączyć napięcie i trochę prądu, czyli powiedzmy 1 V, pół ampera. Najprawdopodobniej powinien wtedy zaświecić procesor. W górnym lewym rogu macie odczyt zmiernika w trybie ciągłości obwodu i sprawdzamy. Jedna elektroda pójdzie gdzieś do masy. Sobie znajdę na przykład obudowa ekranowania od USB. To jest strona procesora, mamy kompletne zwarcie i miejsce zasilania, czyli jakby źródło napięcia. Nie mamy zwarcia, czyli mamy uszkodzony procesor. Zwarcie. Brak zwarcia. Co? Od proca. Czyli lipa. Trzeba zdjąć proca i zobaczyć, co będzie. Ciekawa sprawa. Sprawdzając jeszcze, jak to wygląda pod termowizją, zauważyłem jeszcze jeden element. Zaraz wam to pokażę. Widzicie? Jest tam jakiś mały kondensatorek. Trzeba to sprawdzić, bo procesor w dalszym ciągu się grzeje, ale prawdopodobnie odłączyłem nie tylko jedno napięcie. W sensie procesor jest zasilany nie tylko tym napięciem, które odłączyłem. Ten mały kondensatorek nam się grzeje. W międzyczasie, po stwierdzeniu, że uszkodzony jest procesor, zdjąłem ten procesor. Mam tu rozlutowany stary procesor, a tu mam już wlutowany nowy. Zaraz zobaczymy sobie, jaki jest efekt tego zabiegu. Najpierw zmierzymy sobie rezystancję na cewce, na której wcześniej było kompletne zwarcie. Zobaczymy teraz, jakie wartości są w tym miejscu. Miernik ustawiam sobie w pomiar ciągłości obwodu z pomiarem rezystancji dość niskiej. W tej chwili mamy tu jakieś 20 kilka ohmów, 25 mniej więcej. Dużo lepiej, wcześniej było kompletne 0, więc jest progres. Trzeba by teraz ten sprzęt podłączyć do zasilania i zwyczajnie uruchomić i zobaczyć, co się stanie.
Wciskam przycisk włącznika i mam jakiś normalny prąd, 300 kilkadziesiąt mili. Jakieś diody się zaczęły świecić, widzicie tutaj, power, dioda power zapaliła się, mruga, więc jest nieźle, coś tutaj się dzieje, w sensie pozytywnego, coś tutaj się dzieje. Mamy konsolę, więc nie będziemy czekali, aż to się tam uruchomi, po prostu podłączę konsolę i zobaczymy, czy pojawi się bootlock. Jest już puty, to co, uruchamiamy jeszcze raz. I proszę, zgłosił się procesor. Jest start. Coś się tutaj dzieje. Jest wykryta pamięć RAM, procesor pracuje na 1400 MHz, pamięć RAM 524 MB, adresy startowe, CFE, jakieś tam różne rzeczy. RTL 803540 to jest prawdopodobnie switch. To urządzenie, cztery porty mam mniej więcej wyprowadzone z procesora, a pozostałe porty ze switcha, który jest po drugiej stronie, switcha ethernetowego. To są pewnie jego jakieś tam rzeczy związane z nim, jakiś driver, cokolwiek. No to te urządzenia długo się uruchamiają. Poprzedni Linksys, którego naprawiałem, też dość długo startował, ale ten Asus startuje jeszcze dłużej. Można mu jeszcze podłączyć coś do portu WAN. Jak zbutuje się, to zobaczymy, czy nawiąże połączenie. Dioda świeci tylko jedna, power. Z pozostałymi na razie nic się nie dzieje. LAN też się nie zaświecił. WAN 1, WAN 2, czyli on jeszcze, nie wiem, myśli, czeka na coś. Teraz coś tam się jeszcze dzieje, dalej startuje prawdopodobnie. Procesor jeszcze nie jest taki gorący. Coś się dzieje w końcu. W końcu coś sensownego tutaj idzie. O, w końcu się zaświeciło tutaj bardziej, widzicie? WAN zaczął mrugać, drugi się zgasił. Co my tu mamy? WAN up? Coś tam się dzieje. Prawdopodobnie tu będą jeszcze jakieś ustawienia poprzedniego właściciela, bo to urządzenie według niego tak po prostu sobie umarło. Mamy jakieś sieci, jakiś fachbud. To nie są moje sieci, więc prawdopodobnie są z tego urządzenia. Więc chyba jest ok. Sprzęt wstał. Na pewno jest o tyle dobrze, że procesor żyje. Ping idzie, ping nie idzie. Co tu się dzieje? Nie mam bladego pojęcia, jak tu wygląda z ethernetami. Chyba jakaś adresacja jest dziwna, wbita na stałe albo coś w tym stylu. Trzeba by go zresetować i zobaczyć jeszcze raz, czy on się zrestartuje do ustawień fabrycznych. Jeszcze raz duszę przycisk reset. No nie wiem, nie trzeba go dusić. Przy Linksysie było to około 30 sekund. Sprzęt wszedł w tryb butowania po TFTP z przyciskiem reset. To nie tędy droga. Ja go nie chcę w tryb awaryjny wprowadzić, tylko chcę przywrócić ustawienia fabryczne. No i to samo, rescue mode się załącza. W międzyczasie wam pokażę stary procesor. I ten procesor dość mocno się przegrzał. To nawet widać, że odkleił czy coś takiego. Ogólnie ten termopad, który tutaj był, mi się wydawało, że ja go uszkodziłem, on chyba był po prostu pęknięty i dlatego się przegrzał ten procesor. I że tak powiem, szlak go trafił. Po wymianie jest ok. Coś innego się tutaj dzieje. Może faktycznie w końcu się zresetował do ustawień fabrycznych.
Nie mogę nic wpisać po konsoli. Nic się za bardzo nie zmieniło. Cały czas, no powiedzmy, były przed chwilą sieci radiowe. Gdzieś sobie zniknęły. Ok. Jedna sieć chyba się zresetował. Faktycznie on się resetuje teraz do ustawień fabrycznych. Pojawiła się sieć Asus 10 5G. A na obudowie urządzenia widziałem, że defaultowe sieci nazywają się właśnie Asus, Asus 10. Więc coś tutaj się dzieje. Ale coś internecik nie działa. Wyczuwam tutaj niezłą temperaturę w tej chwili. Szczerze mówiąc, nie będę go teraz męczył. Chodzi mi o to, że bez radiatora ten sprzęt to jest dosłownie chodzący piekarnik. Więc najpierw trzeba byłoby go złożyć. Chociaż myślałem, że ten termopad jest gruby, a chyba wystarczy tak jaki mam. Ten jest cały, nie nadający się do użytku już. Ja tu sobie skręcam ten sprzęt, dosłownie, kręcę sobie śrubki i tak patrzę, co tu się stało. No i już wam pokazuję, bo to może zmienić trochę jeszcze historię tego sprzętu. Widzicie tą całą drobnicę? To jest taki duży kondensator. On jest jakiś wybuchnięty. Tu są jakieś rezystory czy coś i to też nie wygląda najlepiej. Czyżby ten sprzęt został zabity od jakiegoś wyładowania atmosferycznego albo przepięcia od strony vanu, to by się zgadzało, bo w sumie procesor strzelił, a van idzie bezpośrednio z procesora. Co ciekawe, to teraz działa, no ale procesor został wymieniony, a to są zabezpieczenia. Ten kondensator chyba niejako filtruje masę od masy wspólnej i tak dalej. Trzeba by się temu przyjrzeć jeszcze. Ja na razie sobie to odpuszczę, ale pokażę wam jeszcze to na mikroskopie, jak to wygląda. To jest ten kondensator i na pewno nie wygląda to za ciekawie. W sensie wygląda, jakby go dosłownie rozwaliło. A tu są pozostałe elementy, które też nie wyglądają zbyt dobrze. Coś tutaj się działo. Póki mam ten sprzęt pod ręką, zaraz sobie sprawdzę, czy to mogą być zerowe rezystory, które odparowały. Jak tutaj już teraz za dużo nie zobaczymy. Ojejku, patrzcie. Tutaj też coś dziwnego się działo. Ten sprzęt chyba cały jest jakiś nie do końca. Trzeba mu się jeszcze dokładnie przyjrzeć, czy wszystkie porty funkcjonują. To może jednak nie być całość tej całej historii. Trochę masło maślane, ale widzicie, najważniejszą rzecz zrobiłem, ale ja się nie zajmuję głównie naprawami, znaczy w ogóle się nie zajmuję naprawami takiego sprzętu. To jest for fun, sam potrzebowałem jakiś router, więc mówię, kupię coś, naprawię, będzie fajnie, wy coś zobaczycie, ja się czegoś dowiem, ja się czegoś nauczę, no i się właśnie uczę. Że powiedzmy wymiana procesora, jego przekulkowanie i tak dalej, to jest taka, wiecie, betka. A tutaj się okazuje, że o nie, nie, coś jeszcze jest, więc będzie to trzeba sprawdzić. Ja nie wiem dokładnie, jak wygląda kwestia rozwiązań LAN-owych. Na pewno jest jakaś separacja masy i tak dalej, żeby masa nie łączyła się z masą urządzenia jako takiego. To właśnie może być zrealizowane przez kondensatory, więc temu będę musiał się przyjrzeć i poszukać sobie z jakiegoś dawcy takich właśnie elementów. I trzeba jeszcze wymierzyć, tak jak tutaj na tych mostkach. Akurat ja sprawdziłem, po prostu podłączyłem kabel, w sensie na mostkach, to już wam pokazuję, o co mi chodzi. Tutaj są takie dławiki zabezpieczające, trzeba je pomierzyć i sprawdzić. Więc co, rozkręcam to jeszcze raz, co najmniej ten radiator będzie trzeba zdjąć, żeby się dostać do Ethernetów pozostałych. O, tutaj za dużo tego nie ma, ale z tej strony jest troszkę
elementów. To wygląda na całe. Tu jest dosłownie wybuchnięty kondensator. Widzicie, aż się otworzył tutaj nam szeroko. To jest chyba kondensator. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, trzeba byłoby poszukać tego w jakimś sprzęcie i wymienić. Okej, mostek jest. Jesteśmy na teście diody. W sensie pomiar jest. Jesteśmy na teście diody i sprawdzamy, jakie będą odczyty. Powinny być takie same wszystkie. 0,300. Tylko ten głupi program pokazuje jakieś bzdury. Przystępujemy do pomiarów. Elektroda dodatnia do masy, ujemna do pomiaru i wszystkie wartości powinny być takie same, zbieżne, czyli tam 0,3 V. Jeżeli tak będzie, to wszystkie linie są sprawne. I tak jest, port 1 jest OK. Tutaj do reszty portów te informacje wchodzą pod różnymi dziwnymi kątami, ale na razie jest dobrze. Mnie się wydawało, że ten sprzęt padł od temperatury, a tutaj wydaje się, że dostał strzał z przepięcia. Tutaj wszystkie porty działają. A jeszcze jest druga strona, jest tego sporo, bo tutaj jest switch. Switch Realteka, układ, który robi za switch ethernetowy. Trochę sygnałów do niego wchodzi i trochę wychodzi. Patrzę, czy tu jeszcze nie ma czegoś palonego. Ale nie, z tej strony jest wszystko dobrze, nie widzę żadnych dziwnych rzeczy. Więc co, zmierzymy jeszcze parę elementów i zobaczymy, jak jest, bo jest możliwe, że niestety, ale jeszcze układ oberwał. W sensie switch Realteka był dziwnie przebarwiony. Te odczyty będą ciut inne, bo inny układ je obsługuje. W sensie te linie od Ethernetu inny układ obsługuje. Ale wydaje się, że wszystko jest ok. Teraz zajmiemy się wylutowaniem tego rozwalonego kondensatora. Jest tak rozwalony, że raczej nic mu już tutaj nie pomoże. No, ciekawie wygląda. Jeszcze te prawdopodobnie rezystory. Można je zmierzyć, czy mają jakieś przejście. Nie, nie mają, a powinny. To powinny być zerowe rezystory. Chodzi o te gagatki 2. I jeszcze jeden element zauważyłem. Tutaj taka sama historia. Rozłupany kondensator, a ten rezystor właśnie mi mówi, że tamte dwa to właśnie są zerówki. Mam tutaj pod ręką jakiś uszkodzony router i z tego routera zaraz sobie wezmę te elementy.
Czekaj, moi drodzy. Uzupełniłem, wymieniłem uszkodzone elementy, które prawdopodobnie szlak trafił podczas jakiejś burzy lub jakiegoś mocnego przepięcia. Najczęściej podczas burzy, bo to jest chyba najbardziej prawdopodobne. Tylko podczas właśnie jakichś wyładowań atmosferycznych takie napięcia mogą, że tak powiem, pojawiać się najczęściej w takim sprzęcie. Rzadko kiedy to jest kwestia jakiegoś podłączenia czegoś tam, żeby tak to się zachowywało. Stary router spełnił swoje zadanie. Przydał się po tylu latach. Jak zwykle odpalę sobie MacBooka. Podłączę sobie kabelek. Odpalamy prąd i czekamy, co tu się stanie. Oh, jest dioda od power. Zaskoczyła. Ethernety tylko tutaj chyba się będą pojawiać. Tutaj niestety nic nie będzie. Więc trzeba czekać. Sieci 5 giga, 2,4 giga to prawdopodobnie Ethernet, czyli WAN. To zwykły Ethernet, USB i WPS, czyli coś tam od Wi-Fi Protect Setup, czy jakoś tak. No, sprzęt się uruchamia strasznie długo. Router przyznał adres IP. Widzicie? 1.1. Zobaczymy, czy się zgłosi. Tak, mamy to. Sprzęt wrócił do żywych. Przy okazji wytestowałem sobie port, w który jest wykorzystywany do switcha, tego dodatkowego, układ Realtek'a, więc to działa. Mogę jeszcze sprawdzić port pierwszy, który powinien wychodzić z procesora. Czy też jest OK? Ale ogólnie wydaje się, że tak, jest komunikacja, działa. Jeszcze Wi-Fi można sprawdzić, jak wygląda tutaj sieć Wi-Fi. Czy jest? Jest Asus 10. Obie sieci Wi-Fi są widoczne. Udało się. Sprzęt jest naprawiony. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że takie tematy też Was w jakiś sposób zainteresują. I zapraszam do następnych odcinków.